I cześć. Witam serdecznie w kolejnym odcineczku. To prędzej by zabiło mnie, ale pobijam ten fakt, ponieważ... No, kurwa. No nie! Znowu mnie zamroził! Kurwiu jebańcu! No, kurwa! Puść to! Flash! O ty! Chodź tu! Wyssę z ciebie życie! Szmato! Tak wyssałem, że aż poleciałeś w pizdziec! No łańcuchy nogi. Okej, coś powinieneś powiedzieć teraz. Czy to jeszcze niżej? Jak zajdę? Chyba tak. Dopiero wtedy on powie taką rzecz, że... O, dziękuję! Coś tam. Pamiętam, że tak było ostatnim razem, jak grałem. Psu! Ta! Zajebiście. Tak patrzyłeś, że kurde pozwoliłeś mi zepchnąć go bez problemu w dół. Te dusze przelatujące, fajna sprawa. Ta energia duchowa w sumie. Bić. Naprzód. Nie, zejdę sobie jeszcze tam na dół, bo ja chcę właśnie na sam dół zejść, żeby stygerować to, że on właśnie tam mówi, że dzięki ci. Bo powinien to mówić, ale nie mówi. Ej, w ogóle... No zajebistego masz kopa. Jakby tu zejść sobie na najbezpieczniejszą drogą? Jeszcze niżej po prostu powinienem tutaj zejść. Wolę ten łańcuch do góry. Tarcza mi strasznie przeszkadza, do cholery. Ta, se po prostu nie patyczkując się zaskoczę se w ten sposób. Dobra, bo mam dużo życia, to mogę się bawić, no nie? Żadne tam rope'y czy coś innego. Proszę bardzo. Potem się okaże, że to nie było konieczne, ale co tam? Nic nie powiesz? O! Very well. Before I descend into the abyss, I will keep my word and mark you for my father's eyes. When he sees you, he will know you, and your way will be opened. Go now and greet my father. No. Tak to działa właśnie. Normalnie byśmy po prostu tukli się z gulem, który ma tam troszeczkę więcej życia, a tak to widzicie. Tacy jesteśmy, pomogliśmy martwej duszy. No, Liano, masz najebiste poczucie tego, kto jest dobry, a kto nie. To jest jak z ludźmi. Tak, mam straszne hejty, jestem strasznym manipulatorem i kurwą. Zrobię kurde filmik z moim widzem, który ma raka. Damage control, zapraszam. Uszanowanko. Zajebicie, dwa skill pointy w sumie. Na nic innego nie potrzebuję, więc spokojnie sobie polecę właśnie w to ucznictwo, bo końcowy boss, na końcowego bossa mi się przyda. Co tam właśnie ucznictwo mi dawało na tym trzecim? Gives you a steadier grip. Aha, czyli po prostu strzelam bez problemu. No i potem 4 skill pointy to chyba raczej jesteśmy w stanie zrobić do końca, żeby bardzo szybko strzelać ze strzały. Ale już sam fakt, że mi się nie będzie telepać ręka, to już dobra opcja. O kurwa! Elo! Pierdolę was! Sram na was!
podpory. Somehow. Pamiętam, że podpory tu mogą się jebnąć. Dupie cię mam. Idź się bij. Dobra, silniejszą broń. Nie! Puść mnie. Ładnie proszę. Bądź przyjaciel. No Boże, i milion czasu czekać. A, dobra. Przestań łapać po prostu. Zajeb z tych dwóch pięści, co? O właśnie. Nie trafiło. Dobra. Dobra. Ostatni raz. Pięknie. Zajebiście, wyszło. O, jak kre... taki jesteś, tak? Dotkłeś lawy głąbie. Jakieś skill pointy, coś? Nie? Mi się pierdol. Ano tak. Ano tak, taka była podpora. O Jezus, głupi jestem. Ale co tam, i tak fajnie wyszło. Dzień dobry, uszanowanko. Czy chciałby pan porozmawiać o Bogu? Okej. Okay. Dobra, to było śmiechowe nawet. Byłem właśnie ciekaw, jak mocno mi to przyjebie. Czy to mnie po prostu odsunie, czy jednak będzie ze zgonem. Zajebiście. Kliknął mi dwa razy myszka. Myszka mi dwa razy zaklikła. Jest fajno. O, grzybek. Dadas. Tylko trochę przegniły. Dobra, to było głupie. To było głupie jak twój cały kanał. No. Halo. Ja czegoś nie... ja rzeczywiście czegoś nie rozumiałem. Dobra. Aj, zły łuk. Dobra. I tutaj drugi. I Gidarson. Te dźwięki są zajebiste. Siopa. A to jest takie przyjemne. Tak powinno funkcjonować w każdej grze. Znaczy, nie funkcjonować, ale tak powinien być odczuwalny w każdej grze właśnie. Powinno być podróżowanie. Przemieszczanie się pomiędzy lokacjami i inne takie rzeczy. No kurde, dźwięki jak w Devil May Cry'u, jak było się w wieży właśnie te menu gry i się wspinało. To była trzecia misja? Czwarta! W czwartej misji jak się wspinało po tej wieży na górę i tak... Prawie bym spadł z tym. A to by było przykre trochę. Opa! Pojebało cię coś chyba. Flaszyn. Just flaszyn. Dobra, to jest wszystko. Opa! Dobrze wiedzieć. Okej, okay, takie... To wyszło.
A tu nie wyszło. Od psa. Dobra. Czy to ja jakoś mogę ciebie zepchnąć? Chyba raczej nie. Ej, w ogóle ściana rozwalalnej rozwalalności. To o czymś świadczy. Coś się kurwa uparł na ten miecz. Szlak by to. What? Okej, to był bardzo ciekawy glitch. Nie, za cholerę, nie wiem jak on się wydarzył, ale... Ważne, że ciekawa rzecz się wydarzyła z tym. Okej. Ej, ci pierdolny zaraz. Kurwa. Tyle w temacie. Pierdalej jestem. No. Tak wskopany. Masz jeszcze tutaj, żebyś nie miał pomysłu, żeby wstawać. To jest wyraźnie coś do rozwalenia, tylko ja nie pamiętam jak to się rozwalało. A! Łup! To zmieni postać rzeczy. Kurwa! Tylko, że tam już jest od razu... Save point, znaczy w sensie przechodzenie do kolejnej lokacji, więc ja tu zrobię cięcie, żeby mi nie skraszowało. No elo! Naprzód! Pyk! Leczymy się. I kurde, tyle w temacie. Ej, w ogóle ciemność ciemnościowa tam jest. To nieładnie. Nie powinno być ciemności ciemnościowej. Low budget, czy co? A, woski muszę poprawić troszeczkę. Nieprofesjonalnie. Nie poza nagranie, tylko w trakcie odcinka. A! Dobra. I chyba to jest właśnie moment, w którym teraz się odwdzięczy tamten... A! Pierdolę was! Macie sobie ciało do palenia, a nie mnie. Dobra. Już? Ta, pamiętam, że to wszystkie pod tym narodem. Boże, zajebisty 19 FPS-ów. Okej. Okay. Done good. What the fuck? Kurde, jak was pierdolne zara tutaj. W ogóle te magiczne grzybsy. Kto by pomyślał, że będzie ich aż tyle tutaj. Ej, ja chcę coś sprawdzić. Czy te stalaktyty spadają? Nie, ale styl to jest dźwięk rozwalania czegoś, plus jeszcze to, jak jest podświetlony. Fajnie. O. Czy ja mam czarma? Fireball, telekinesis, fire trap, weakening, freeze, lightning bolt. Chuj! Nie ma. Jakby to zrobić? Na pewno to jest jakaś pułapka, coś do rozwalenia, co by się... miotało i by ich powalało cały czas. Aczkolwiek nie widzę nic takiego. A szkoda. Aczkolwiek widzę swoją głupotę i śmierć, bo... Ojej, mała dziurka między szczelinami! Pozwól, że przecisnę swoje małe, smukłe ciało pomiędzy tą dziurkę, żeby kurde móc się wyjebać na głupi ryj. Fireball, ale co? Jeszcze raz. To się nie wydarzyło. W sumie mam zawsze moc ostatecznego rozpierdolu, czyli flashin. Tam tarczę wyłączę. Ale trochę przeszkadza w widoczności. O, patrzcie go. O! Się idą napierdalać. tutaj coś.
Na wprost. O, 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 nawet do skrzynki mnie dobierze. A dupa. Na otwieranie. To znaczy, że to jest designed prosto pod skrytobójcę. Śmieszka orzeszka. A ja pierdolny im z flaszyna to zobaczą. Tak powiem, o. O, kolejny grzyb. Tak? Flash! 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 O, go ściąłem, kurde. Flaszy mnie też leczy od zabijania, no nie? To jest fajna sprawa. Szmato! Chodź tu! Jakie help! Mniamy. Ta gra jest zajebista. Jeżeli gra wywołuje w tobie Mike Blade'a, jest dobra. Mogę jeszcze to na nich zwalić, fajna sprawa. Co, czaszeczki? Warhammer wam się przypomina, co? Chyba zombie z tego wyjdzie. To są takie spoty dla zombiaków. Flash! Szmaciarzu! Pięknie. Ja ubóstwiam to. To jest zajebiste. F6, proszę bardzo. I coś to było, co musiałem otworzyć? Nie, to po prostu był room z przeciwnikami, których mogłem sobie pozabijać. I see, my son has laid his mark upon you. You have my thanks for his freedom. Erentir's shackles are undone. I shall help you to deal with this fool who has dared treat the souls of my heirs as slaves. What? Only four? You're running out of troops, Erentir. Hey, aż czterech! W pizdu poleciał i za milion pieniędzy jeszcze! Ej, w ogóle flaszyn z wyskoku! Chyba nie ma. Zaraz, czy ja jestem idiotą? Ja chyba zabiłem swoich. Przepraszam, ja jestem idiotą. Ja zabiłem swoich w takim po prostu... Współczesny, zagrajmy! Naprzód, dzień dobry, Travis Dorydy, Fox Gaming Channel. I see my son has laid his mark upon you. You have my thanks for his freedom. Erentir's shackles are undone. I shall help you to deal with this fool. You're running out of troops, Erentir. Who has dared treat the souls of my heirs as slaves. Tak, jednak ich trzeba było zabić. Bo nie, bo oni też umarli. I się tak troszeczkę zastanawiałem, co się dzieje. Tak, tak, tak. Jak pierdolnął. Jeszcze trzeci ekran, zajebiste. To jest piękne. A, i on sobie po prostu idzie, kiedy to pomaga. Dobra, dobra. O Boże, ale to było zajebiste takie. Jeb! I leci, kurde. Jeszcze ten ekran, jak się zatrząsł od jebnięcia ich, no to jest niesamowite po prostu. O matko, epickość, po prostu epickość.
ale ja w tym momencie zakończę ten odcinek. Do zobaczenia, na razie.